Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Marta Wolny i zapraszam was na kolejny odcinek naszego cyklu Rozmowa na żywo. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Kupicha. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil. Ale Piotr, pozwól, że ja nie będę cię więcej przedstawiać naszym fanom, bo oni cię, znaczy naszym słuchaczom, bo oni cię doskonale znają. Twoje kawałki no, na naszej antenie są słyszalne, cały czas faktycznie wiem, się... Wiem. Tak, wszyscy je nucimy i właściwie znamy, dlatego no, przedstawiać więcej nie musimy. Bardzo mi miło, że możemy dzisiaj porozmawiać. Mieliśmy spotkać się już w grudniu, bo koncert Phila z Wodzisławską Orkiestrą Rozrywkową miał już się odbyć w grudniu, ale został przełożony ze względu na pandemię, na obostrzenia. Ta pandemia pokrzyżowała rzeczywiście plany i marzenia. No właśnie i trochę tak o tej pandemii, no bo właściwie artyści zostali mocno zablokowani przez te obostrzenia i wasza praca no, musiała trochę zmienić swoją specyfikę, czy wręcz się zatrzymać, jak to było w tym najtrudniejszym czasie. Myślę, że już podpowiedziałaś mi fajne słowo, które mogę dalej rozwinąć. Myślę, że słowo zatrzymać jest słowem absolutnie trafionym, bo rzeczywiście zostaliśmy zatrzymani przez pandemię, w ogóle kultura, rozrywka, czy muzycy, teatry, aktorzy, piosenkarze zostaliśmy zatrzymani przez pandemię i to właściwie dało nam taki troszeczkę zwrot w życiu, dało nam to bardzo dużo do myślenia, bo nie spodziewaliśmy się, że kiedy świat sobie z roku na rok płynie równym tempem, a tu nagle przychodzi pandemia, teraz jeszcze do tego przychodzi wojna, ale to już jest osobny temat, który myślę, że wszystkim gdzieś tam nas przytłacza. Ale też chyba ten głód koncertów teraz przez to wszystko jest tym większy. Myślę, że i głód koncertów i większa dyscyplina. My zawsze gdzieś mieliśmy w sobie w dyscyplinę sceniczną, żeby na scenie pokazywać się z jak najlepszej strony, ale niezwykle istotne dla nas po czasie pandemii jest to, że rzeczywiście jeszcze bardziej dokładamy wszelkich starań, żeby na scenie wypadać jak najlepiej, ponieważ gdzieś ta praca, która została nam zabrana przez pandemię, teraz chyba zawsze docenialiśmy, ale jeszcze bardziej mam wrażenie, że doceniamy, jesteśmy bardziej skupieni, czyli ten czas pandemii dał nam pewne przemyślenia, które obróciliśmy. Mamy nadzieję oczywiście na naszą korzyść koncertową, że na koncertach jesteśmy jeszcze ciekawsi dla Państwa. No i właśnie dobrze, że ten drugi termin koncertu z Wodzisławską Orkiestrą Rozrywkową w końcu udało się zrealizować, on wypalił. I powiedzmy sobie w takim razie trochę też o tej współpracy z Wodzisławską Orkiestrą Rozrywkową, bo to faktycznie jest ciekawe, skąd taki pomysł się zrodził. Wydaje mi się, że tutaj maczał palce nasz klawiszowiec Łukasz Kożuch razem tutaj z dyrygentem. Oni znają się już myślę nie rok, nie dwa, nie trzy i tutaj stąd zrodził się ten pomysł. Ja jestem już po koncercie, po próbach, po tym co się wydarzyło, jestem pod ogromnym wrażeniem orkiestry, która tutaj grała. Już na pierwszych próbach wiedziałem, że będzie po prostu naprawdę wyśmienicie podczas koncertu i muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony. Myślę, że to nie jedyny projekt, który razem zrobiliśmy. Już mam w głowie pewne pomysły, ale to muszę z dyrygentem tutaj z ekipą przedyskutować. Świetnie, no świetna zapowiedź, bo faktycznie to brzmienie z orkiestrą no, jest oryginalne, jest niestandardowe. I chciałam też zapytać, czym właściwie się różni taka praca, takie przygotowanie do koncertu z orkiestrą od tego z własną kapelą? No, z czym masz też znaczy z kapelą jest więcej takiego freestylu, nie wiem jak to, tak? Myślę, że to jest takie już ogólne słowo. Myślę, że jest więcej takiego luzu po prostu z kapelą, ale luzu w takim znaczeniu, że my się bardziej już znamy jak łyse konie. Jednak gramy 15 lat na scenie, no to też zobowiązuje do tego, że już naprawdę się znamy. Natomiast z orkiestrą musimy też czasami poznawać jakieś końcówki, czasami robimy różne końcówki, a tutaj jest tak, że orkiestra
no jakby trzyma nas w ryzach. Jesteśmy troszeczkę jak na takich lejcach, bo z orkiestrą musi być już porządek w muzyce. Tak, nie można sobie na tak wiele pozwolić. Nie można sobie pozwolić na jakieś takie elementy, że pokażesz oczami do bębniarza i bębniarz, znamy się już jakby sekonie, więc tam zagramy, sekcja zagra, a tutaj musi być troszeczkę, trochę jak od liniki, ale to też przekłada się na jakość koncertu. Świetnie. Mówimy o koncercie w Wodzisławiu Śląskim i właśnie, że tak myślę, bo ty pochodzisz ze Śląska, pochodzisz... Tak, tak, tutaj zaraz, rzut beretem Katowice. No właśnie, więc po sąsiedzku. I powiedz, czy tak grasz, jak grasz przed swoją taką publicznością, można powiedzieć, w swoim domu, jak właściwie do tego podchodzisz? Czy... Większe emocje są, większe emocje, ponieważ ja gram dla, trochę tutaj w Wodzisławskim Centrum Kultury, gram trochę jakby dla swojaków, czyli tak jakby dla swoich, czyli ja mam taką waszą kulturę, wy macie moją kulturę, czyli my właściwie możemy sobie i mówić, i możemy sobie godać, możemy sobie co chcemy, a mniej więcej wice, jak będziemy godać, to też będziemy mieli podobne wice i podobny pewnie jakiś taki punkt widzenia i żarty. Rozumiemy się. Takie rozumiemy się, myślę, bez słów, bo to jednak Śląsk tutaj mówi jednym językiem, dlatego tym bardziej... Jak grając gdzieś w Polsce, mogę sobie pozwolić czasami na więcej, bo ktoś może pomyśleć, aha, to ten, a tutaj to tak nie mogę za bardzo gdzieś tam popłynąć, bo jak popłynę, to wyjdę, że jestem po prostu nie, jakby jakiś gorol, nienaturalny. A tutaj wychodzi na to, że jestem ze Śląska, utożsamiam się z tym Śląskiem. Ja bardzo lubię Śląsk, lubię ludzi na Śląsku, lubię ludzi na Śląsku. Ta ziemia też dla mnie jest ważną ziemią. Ale też faktycznie przyjechałeś tutaj do nas w takim fajnym, fajnym czasie, bo nie umknęło też mojej uwadze, że w zeszłym tygodniu obchodziłeś swoje urodziny. Życzymy Ci oczywiście wszystkiego najlepszego. 34. Tak, właśnie widziałam na Instagramie ten filmik. Ten filmik, to tak, zobaczcie. Tak, tak. I to też jest ważny czas dla Fila, bo 15 lat. Tak, 15 lat od tego debiutu w Sopocie, to jest ten czas, kiedy w 2007 roku zadebiutowaliśmy, tak bardzo mocno mieliśmy wejście na rynek muzyczny, takie wręcz zwariowane. Ja pamiętam, jak ja wchodziłem na rynek muzyczny w 2007 roku po festiwalu w Sopocie, to szef pracy powiedział do mnie, wiesz co, słuchaj, ty masz dalej etat, ty dalej pracuj, bo wiesz, bo może za 2-3 miesiące to ci się skończy, to już wrócisz do roboty i będziesz dalej. To się tak rozwinęła ta przygoda nasza muzyczna z Filem, że to trwa już 15 lat, a tutaj na scenie w Wodzisławskim Centrum Kultury mogliśmy pokazać, na co nas stać. No właśnie, a też takie pytanie mi się nasuwa. Czym się różni ten Piotr Kupicha, który właśnie był te 15 lat temu, w tym 2007 roku, od tego Piotra Kupichy, który jest teraz? No głupoli trochę mądrzejszy. No. Tym się różni, to tak bym to powiedział. No po prostu człowiek młody jest trochę taki fiubiździu. To trochę jak taki motylek, jak zobaczysz motylka, jest piękny, kolorowy, pięknie lata, ale jest taki chaotyczny, tak sobie leci, już można teraz zaobserwować w lasach motylki, bo teraz jest ten czas, kiedy te motylki są takie piękne. Czyli wtedy motylek. Takie piękne, żółte, to teraz widziałem ostatnio w lesie. Taki motylek po prostu, taki na wietrze, tak sobie tutaj lata trochę tu, trochę tam. A jak się ma już te 43 lata, to już jesteś taki bardziej stonowany. To jest po prostu normalny znak czasu, kiedy dojrzewasz. I ostatnio żartowałem w Dzień Dobry TVN, jak dostałem pytanie od pani Ani Kalczyńskiej, jak to tam wtedy było te lata temu, no to powiedziałem, no miałem trochę inną fryzurę, miałem tutaj takie loczki z boku. Strasznie mnie bawią te zdjęcia, jak zaczynałem, bo miałem tutaj taka była fryzura, takie loczki po prostu. Zupełnie inna moda. Taka zupełnie inna moda, to rzeczywiście 15 lat to już jest naprawdę szmat czasu i przez ten czas się dużo dzieje, dużo osób odchodzi, przychodzi na świat, to naprawdę, to jest ogromny już, to jest taki długi czas, ale też taki dobry czas, bo to nie jest, nie wiem, 50 lat na scenie, no to już jest tak, że coś już, człowiek nie żyje 150. Ale powiedz mi jeszcze, Piotr, bo faktycznie mówisz, że są te zmiany, ale jedno chyba w tobie zostało, bo czy nie uderzyła ci taka przysłowiowa sodówka do głowy? Nie było chyba takiego momentu, jakbyś mógł to posunąć? Była. Wiesz co, to była taka sodówka, która może nigdy nie pchała mnie w kierunku jakiegoś takiego totalnego zła. Bo ja boję się narkotyków, boję się, nie wiem, nie sięgam po alkohol.
chyba że siedzimy z zespołem i pijemy piwo. Natomiast na pewno była sodówka, wiesz, my jeździliśmy naprawdę, codziennie byliśmy w innym mieście i myślę, że ta filomania, która była lata temu, ona naprawdę odbiła się w jakimś stopniu i na zdrowiu, i na tym, że praktycznie myliły mi się miejscowości. Przyjeżdżałem do Bielska, wołałem Białystok. Ostatnio jedna z koleżanek, które są w fanklubie, powiedziała mi, że w Sosnowcu, w jej ukochanym mieście, powiedziałem Dąbrowa Górnicza. A to wszystko jest obok, ale ja myślałem, że jestem w Dąbrowie Górniczej. Więc, ale to zbrodnie pomylić Sosnowcem. Pomyliłem Sosnowiec z Dąbrową Górniczą, a może lepiej, bo jakbym Sosnowiec z Katowicami pomylił, to ale jeszcze w Katowicach to. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście no, myliło mi się po prostu wiele rzeczy. To taki był czas bardzo zwariowany. Ja nie wiem, jak to nazwać, czy to była sodowa, czy to było po prostu takie, no, wiatr wiał, a my mieliśmy rozłożone skrzydła. No to wtedy lecisz, to nie jesteś w stanie nawet się zatrzymać. Ale powiedziałbyś o sobie, że jesteś gwiazdą? Jak podchodzisz do takiego określenia? Wiesz co, ja jestem osobą bardzo... Nie, gwiazda to jest bardzo na wyrost. Bardzo jest to nadużywane w telewizji albo gdzieś w internecie. Pojawiła się gwiazda, która przyjechała, gwiazda. Ja myślę, że mamy spory dorobek jako zespół Phil. Natomiast nie określałbym w ogóle siebie w kategoriach gwiazdy, tylko jest pewien rodzaj, tak jak teraz rozmawiamy, to rozmawiamy jak partnerzy, bo ty robisz swoją robotę, ja swoją. I ja mam bardziej taką świadomość wykonywania swojego zawodu, śpiewania. Ale nie jest tak, że troszkę... Tak może nawet celowo unikasz tego świecznika, tych pierwszych stron gazet? Wiesz co, ja już teraz unikam, bo strasznie to jest bolesne, bo jak jesteś, celowo unikam ze względu na to, że potem jak wejdziesz znowu w tę strukturę, już byłem w tych strukturach, potem się, jak się spada z wysokiego C, to bardzo boli. Ja wolę działać konstant, tak jak teraz działamy, niż działać na etapie, że już zaraz polecę z całym szacunkiem do Tańca z Gwiazdami, polecę do jakiegoś jeszcze jednego programu, przypomnę o sobie, ale wtedy na pewno zapomnę o muzyce, bo w tamtym okresie, kiedy dużo się działo, to my zapominaliśmy o muzyce, my po prostu lecieliśmy. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest... Co? Co tam śpiewa Gawliński? Życie jest złe, ale tak, nie, tak nie to było złe. Że życie jest złe. No właśnie, i to takie też chciałam spytać, takie życie prywatne, bo jest jeszcze ta rodzina, która też jakoś do tego specyficznego trybu życia ma jakieś podejście. I jak to jest z tą rodziną? Jak znosi takie twoje życie? To znaczy życie? Musi mieć podejście, to jest po prostu tak, że znaczy musi to narusi, ale musi mieć podejście, bo to jest tak, że rzeczywiście no, trzeba trochę czasami poobserwować gdzieś z boku tego kolegę, który stoi na scenie, który gra dla was, który pisze, który jest w siódmym niebie, albo nie jest w siódmym niebie, albo jest w siódmym dołku, więc to wszystko jest u nas, osób, które tworzą, myślę, że mówię to w imieniu osób takich z naszej branży, czy to będzie ktokolwiek, ta górnia ktokolwiek, to myślę, że myślimy podobnie, że my po prostu gdzieś przemy do przodu i mamy swoje i wysokie C, i niskie C. I to ta równowaga w przyrodzie musi być pomiędzy tym, że wracasz do domu, a tym, że jesteś na scenie. No. Mi na razie to się udaje. No właśnie, jak o tej równowadze mówisz, to tak myślę, jest ta muzyka. Czy coś jeszcze poza muzyką? Nie wiem, tak ogólnie lubię muzykę, lubię ludzi, lubię stać przed ludźmi, to jest taki mój konik. Lubię do nich mówić, lubię do nich śpiewać i znowu mówić. To jest taka świadomość sceny, to o czym mówiliśmy wcześniej. To trzeba zobaczyć na żywca. Myślę, że w Wodzisławskim Centrum Kultury osoby, które były mile zaskoczone. Te, które nie były, no, te słowa nie oddają tego, co, w czym się poruszam, czyli w muzyce. Ewentualnie znają piosenki z radia. No właśnie, słowa nie oddają, więc to trzeba zobaczyć, trzeba posłuchać, więc jak najbardziej na żywo trzeba posłuchać zespołu Phil Piotra Kupichy. Dziękujemy bardzo w takim razie za tą rozmowę. To ja dziękuję za wasz czas. Dziękuję bardzo, że mogłem z tobą poklachać. Było nie, chociaż tak miło. Bardzo nie poklachaliśmy, tylko bardziej my pogodali, bo poklachy to są takie, że byśmy na kogoś cisnęli, nie?
Tak. Ale też niekoniecznie, tak. Ale powiedzmy, to my sobie fajnie pogadali. No to co, pozdrawiamy widzów bardzo serdecznie i dziękuję, że obejrzeliście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.